na trakcie Marklowickim, w Marklowicach koło Włodzisławia Śląskiego. Tam przejechałby podobno takim oto wolnym kwiatkiem jada. Jak się okazuje, tam jest Krzysztof. Kurde, takie fajne miejsce tu jest zrobione. Marklowice jeszcze gdzieś były częścią Włodzisławia Śląskiego, ale się wydzieliły i dobrze na tym skorzystały, bo inwestycje no, znacznie poszły do góry. Więcej tych inwestycji jest, a Włodzisławie było własne centrum. Zresztą tak samo jest chociażby w gminie Czechowice-Dziedzice.
słynna Jankowicko studzienka. Ja tu był już wiele razy. Wyjeżdżamy już z Jankowickiej studzienki w kierunku Rybnika. Bo dziś o Rybnik odwiedzimy. Ojczyste miasto Gustawa. Trakt Marklowicki. On się tutaj zaczyna, ale bo i kończy. Inna gmina i od razu droga asfaltowa. Żółty szlak turystyczny i cykliści. Jankowice Rybnickie. No i 10 km już mamy. Ja, to jest KWK Jankowice. Na tej grubie mój wujek robił.
Zaro powinno być skrzyżowanie i na tym skrzyżowaniu miałby jechać w lewo. No brakuje tutaj wujka. Bo te tereny tutaj znowu super. No ja trochę słabo. Ale stracić się nie strata. Ja i genau jest skrzyżowanie, ja w Rybniku. Już. O ile dobrze pamiętam, to po prawej stronie będzie kryto pływalnia. Ja, jest genau ta pływalnia. Te śląski nasze familowi. Ja już jadę z Rybnika Boguszowic do Chwałowic i razę je koło hołdy, ale jakże jechał niedaleko stąd, sam tak śmierdziało składowisko odpadów komunalnych, że kurde, ja myślał, że padnę dosłownie. Tak śmierdziało. No kajo teraz je. Na jakości droga wyjeżdżą, zaś nie mi kajuje. Koło hołdy, że przejechał, na mapie było napisane kabuka w połowie. Myślę, że wyjechał na jakości droga. Nie wiem, czy to nie ma ta obwodnica takiego Rybnika. Ale ruch piorunowy na tej drodze, kurde. Składowisko, no. Ja i co mamy? No, mamy widok. Kurde, tu zaś się wracą. O! Koksownia w Radlinie chyba kopci.
Hołda Charlotta, kościół w Fałowicach widać. Ja i gruba. Jakby mi się udało tutaj dostać na ta droga technologiczna, bo już widać ten plac tam nawet, to by było super. No i widzicie, nowa droga. Nowa droga mamy, a już tam szkody są górnicze. Tam widać Łysochora. Ja? Musi być Łysochora. Nie ma rady. Ja się zaś wracam do Jankowic, no. A to nie ma się. A ta koksownia w Radlinie kopci. A jednak, że się uznał, że się wraca. Jakby się dało przejechać w tym kościele, kurde. Gdzie jest tam miejsce? Sam chyba nie był za dobry. Jakiś chodniczek tu jest, to nim jada. No nie wiem, no. Tego jeszcze nie było, żeby ją po hołdach jeździć. Kurde, tu je tak strumo. To dość ryzyko tutaj złazić. Lepiej stać się można. Tam widać hołda Charlotta z Redutów. Nic, może jakoś się spróbuję tu zleć. Nie to zjada na życi. O, robi się ciekawie. Grzech jest dość daleko. W połowie tej kępy. Uważać, trzeba dać pozyt, pielęgnować się, żeby nogi nie skręcić. Ja, udało się. Cały i zdrowy żeglo. Teraz kiedy chciał jeszcze. Thank you.
nie ma to jak się wdupić. Ale widzę skrót. Wdupiłeś się w malinie. Widzę skrót do chwałowic. O kurde, kripopka, o pieruna, idiot się rozładował, już. Tutaj mamy pomnik księdza Jerzego Popiełuszki. Ja tu już wiele razy był. Zło dobrem zwyciężaj. I tutaj ta tablica rejestracyjna SB, Służba Bezpieczeństwa, 19 października 1984 roku. To jest data jego śmierci, jego zamordowania. Ja. To mili ludkowie, ja jest przy kopalni, przy grubie Chwałowice. I teraz tu, na tym placu, właściwie to jeszcze nie ten plac, ale tu, w tym rejonie, kręcili taki znany śląski film Kantpol. Ja. Tutaj w tym miejscu jeden z tych bohaterów szukał wina.
Nie ma tego wina tu już. Ja. Ale widzę, że tu już są płyty. Wcześniej była szlaka. Nie widać za bardzo tego. Ty tam masz lepsze wyjście jak ją. Wejdzie ci tam jeszcze na kawa, tam i dożyj tam przy okazji. No i dożyj, że ci domy kawa i ten. Widzicie, to jest ten film. Gdzie dał? Po tym słupie, że w pozdół. Jeszcze tu jest ta brama. Nie widać tego za bardzo, za dobrze. Ja bym tu do tej kałuży wlazował. Kaś to tu było. Ja tatuję ten plac. Kaj Jerzy Haberstroch właził do kałuży. No, że oni to wtedy tu stoli, a te auta mieli tam zaparkowane, tak jak tam stoją, nie? I tu ta chałupa jest, też pokazano. Sam to też jest moja rodzina, tutaj tako dalszo. GPS signal lost. Ja. GPS informuje, że jest w Rybniku w Fałowicach i jadę mi dalej. Rybnik w Fałowicach. Kilometrów na razie. No już takich większych postojów robić nie będziemy. Próbuję dostać się jeszcze na Rudy. No to by było fajnie, jakbyś tam zajechał. Kurde, to coś się kupiło. Ja chyba wiem, że to druga. To kole tej hołdy był. No toć. Ale chcę pojeździć. A ja już w Rybniku. Centrum praktycznie. Tu nie, drugi rozrodek. Przyjaźnie, do wyżytu.
a teraz idziemy Bazylika w Rybniku. A to już rybnisko Bazylika. Pomnik papieża Jana Pawła II. A to już jest rybnicki rynek. Flagi Śląska Górnego. Pany z kolei tego, że dzisiaj 98 lat jak nadali autonomię. Fajnie się dzieje.
trasie z Rybnika do Rudów Raciborskich. Dość fajną. Widać takie piaszczyste tereny tutaj. Licznik mi przestał działać. Nie wiem czemu. Na szczęście mam w telefonie. W mobilnioku. Endomondo. I ono mi liczy 10 km. Jedno wam powiem. 1000 km zrobione dzisiaj. Znaczy się w sensie, że w półtora miesiąca, nie? 1000 km. Także jedno się mi zdarza, ten licznik chyba wyciepnął. Tutaj widać rewitalizacja wąskotorówki. Tam wąskotorówka jest tutaj zaraz po prawej stronie. Tutaj była już granica państwa polsko-niemiecko kiedyś. Właśnie to było dokładnie przed II wojną światową. Także wjechałem do Rajchu. No i dobrze. Przypominam, że teraz trwa finał piłkarski Mistrzostw Świata Francja gra z Chorwacją. I do tego miejsca, do tej paproci, te glajzy są czynne. Te wąskie glajzy. Fajnie, że coś takiego jest. Jest to atrakcja turystyczna. Fajnie, fajnie, super. A to jest Muzeum Kolei Wąskotorowej w Rudach. Signal lost.
Możliwości w szkole podstawowej to by jedyny miały, albo i ci w szkole podstawowej. Kolei wąskotorowej Rudy Raciborskie. No tutaj tych cugów jest długo. Widać, że trwa renowacja tej linii kolejowej do Rybnika. Tutaj też rychtują wszystkie te wagony, te cugi. Kaj, okaj zjadę, nie wiem kaj, jak ślipki. Ha. Tu jest kolej wąskotorowo do Gliwic. Ja jadę kaj w kierunku Gliwic. Nie szkodzi. Fajna trasa. Nie żałuję, że tu przyjechał. Miałem jechać główną drogą, ale coś ich mnie naszło, żeby skręcić na ta droga. I nie żałuję jak na razie, bo jest fajnie, jest super. Lasy Cysterskich Kompozycji Ród Wielkich, czyli lasy też później Raciborskich. Te lasy, że zwiedzą rok albo dwa roki temu, wtedy kiedy żeś był w Raciborzu z Michałem, wtedy jeszcze jeździł wtedy ze mną, bo od zeszłego sezonu, od maja zeszłego sezonu nie jeździ ze mną, nie wiem czemu. Bardzo zapraszam na rajdy, bo samemu to tak trochę dupiato też jeździć. No to taki kopiec. Kurde, jednak ten smartfon, ale piosku, ale piaszczyste tereny. Jednak ten smartfon dużo daje.
Jako piękno trasa. No i powerbanki też trzeba mieć ze sobą. Nie? Kurde, ale tu jest fajnie. Ja piernik. To jest ten czarny zesrany Śląsk. A przypominam, dzisiaj 98 lat, jak uchwalili autonomia. Wczoraj w Katowicach był marsz autonomii, bo my wielką nadzieję, że już za 2 roki będziemy się cieszyć z tą autonomią. Choć PiS no mi nie do, to my się o nią upomnimy, nie bójcie się. Śląsk musi być rejonem autonomicznym. Bez dwóch zdań trzeba skończyć z tym ładowaniem Warszawy. Raz na zawsze. Nie odłączać się od Polski, broń Boże, ale mieć swoje prawa, być traktowanym jak normalny obywatel tego kraju, a nie jak jakiś robol, który nic nie znaczy. Śląsk był zawsze górniczym zagłębiem, odkąd węgiel odkryli, a rządy warszawskie cały czas próbują zniszczyć Śląsk. My się na to nie godzimy. Tu jest jakoś i trasa rowerowa na Lipki. Jakieś czerwono. No proszę, dobrze, no to na te Lipki pojadymy. Ja, ta droga prowadzi w kierunku Gliwic, z Rybnika na Gliwice. Ale sam widzę, że jakiś zjazd w prawo, no to jadę tym zjazdem. A jeśli chodzi o mundial, przed chwilą żeś się dowiedział, że Francja wygrywa z Chorwacją 4-2. Kurde, taką dróżką. Słuchanie, fajnie. Same pioski tutaj są i mnóstwo borowin. Kurde, Francja 4-2 z Chorwacją, no. Żeby tak Polacy grali, kurde, a co? Polacy trenera zmienili. Jakiś Brzęczek został trenerem. A może coś tam wybrzęczy. Ja. Brzęczek będzie brzęczał. Ja się tak zastanawiam, jak to zagraniczni komentatorzy wypowiedzą to nazwisko Brzęczek. Coraz to gorsze te dróżki mam. A jednak może się coś poprawi. Nie. Nie poprawi się niestety. Żeby tu kurde żmij nie było. Te żony już mogą iść spać. Żmije. Bardziej kumory będą żarły. Burdal. Tak.
tajsi, żeś wyjechał. Nie wiem za bardzo taj. Ale tajsi, żeś jest. Kościół jakiś. Elektrownia rybnik. Jo jest tu, koło miejscowości Wilcza. Taki mam zamiar jechać na Szczygłowice. Tam już widać jakieś kopalnie od Gliwic, tam te rejony. Ja Szczygłowice, daje 6 km. To się da zrobić. Ja. Druga chyba. Szpielun wie taki nasyp. Jak troszkę tylko wody leci, a taki duchny mocny. Tam by szło w leś. Wszelki biedy. To bardziej wygląda na bana. Kurde. Najże się wrypał w jakiś las. A już żeś był w rybniku prawie. A tu zaś taki ząb. No ale na tym to polega. Taki rajzy. Mogłaby ta droga trochę lepsza być. Nie, trzy są. Jedna jest bez sztrumu. Pewnie kaźna gruba. Ja. Teraz kaj ten mój chodnik idzie. Nie gadajcie, że się kończy. Nie, skręcę. O, skarny lecą. A już na żerwy wylazują. Tam pojada. Tędy. Czekaj, że zajechał. Polana Kanetowiec. No proszę. Polana Kanetowiec. Fajne tereny tutaj są. Po tych lasach. Fajnie się tu jeździ, kurczę. Ani że nie wiedział, że koło rybnika taki coś jest. Jeździ się po Słowacjach, po Czechach, kurde. Daj się po nowych targach. A tu kurde koło rybnika takie piękne tereny. Jeszcze jakby ta droga jakimś takim szutrym wysuć. To by było jeszcze lepiej, nie? No ale też nie ma najgorzej. Tablice, kurde, to na takim szpacery niedziela po południu. To ja. Trochę te błotko mnie tu nerwuje, ale chyba żoły pieroński. Ale ogólnie rzecz biorąc to nie ma źle. O kurde, co to jest? Jasny piorun, ale się wdupił. Kurde, nie mogę się tak ubabrać, bo ten koło muszę do auta wcisnąć. Ja teraz chcę wjechać w gałęzi.
Nie, no to szutrem jakim wysyć trzeba, bo to pytuje okropne. Ale rowerzyści znaleźli alternatywa. Jechać obok. I to wszystko te lasy cysterskie. Te dalszy ciąg tych lasów z Kobiura. Kaj o tydzień temu jeździł. O kurde. Ach, to było zabójcze. Kurde, jaki dupny wiatr. Żeby tam miał chęć wyleźć obocznie na te glejzy, ale trochę się boję. To jest dobre 10 metrów do góry, a nie ma żadnych schodów. Ja pierniczę. Kaj Siżech jest, nie wiem kaj, ale widzę, że tutaj się chyba glejzy likwiduje. Nie, nie, robi się nowe. Kurde. Ja, gnał się nowe kładą. Dobrze. Bardzo dobrze. Ciekawe co to za linia kolejowa. Może jest żor na rybnik. Ja, woda tu jakoś i stoi. Nie się sam pić chce, ale nie wyda jak się wody znaleźł najpił. Dopiero on wie co tam będzie. Ja. Ha, no ja chyba szlak stracił. Kurde. Ale tam pisało Gotartowice PKP. No to by to już było. Taki dupny wiadukt. Nie kajuje. Na jakiejś drodze. No nie wiem kaj. Nie ma szlaku, kurde. Tam coś jest napisane. Tu jest coś na słupie, ale trudno powiedzieć co to jest. Punkt sprzedaży ryb. Boisko. GG. No i co? Muszę się wrócić i obejrzeć kaj ten szlak szedł. Ja, jeję kajś pod Szczajkowicami. Tam widzicie wiele piosku tu jest. I nowe to tu jest zrobione ta droga. Fajnie. Słychać już kajsi tam przede mną autobana A1, autobana bursztynowo. Ja myślę tak jechać na żory. Przy tej autobanie, znaczy no przy autobanie, bo po autobanie mi nie wolno jechać, ale przy autobanie jest serwisowo droga, przynajmniej tak satelity pokazują, i tą drogą serwisową wyda się chciał skierować na żory, a z żor na Świerklany i za Świerklą na Połomia. Ja już dojeżdżę do tej autobany. No, nie dałem pozór. Sam je wiadukt. Ale to też nie ma źle, bo tam kawałek dalej pokazuje mi droga na żory. Także nie ma źle. No, widzicie, tu jest nawet asfalt. Ja już po tej autobanie wiele razy jechał. Znaczy się autem.
Druga serwisowoja. Ja by się jednak kopnąć na ta druga. Tam będzie bliżej, nie? Ja się kopnę tu. Ja widzę, że jada dobrze. Sam górę widać. No, to jest dobre. Tam jest jakiś drogowskaz. Tam mamy taką dziwną sytuację, bo popieprzyłem szlaki w lesie. Zajrzeć je w Gotartowicach, zajrzeć przy tym Bahnhofie wyjechał, ale już nie jada na żory, bo Terowski już się kieruje na Świerklany i na Połomio, tam już się śmi, więc no nie będziemy już szarżować. Ja już jest w Rybniku, przy ulicy Małachowskiego. No i słuchajcie, taką historię się mi przypomniała. To nie wiem, czy to była ulica Małachowskiego, czy Marchlewskiego. W każdym razie ja w piesi z wujkiem jechał, nie? No i była też właśnie, nie wiem, nie pamiętam, czy to ulica Małachowskiego, czy Marchlewskiego. W każdym razie wujek stwierdził, że to komunista był, nie? No i on to dość głośno powiedział. No a było tak, że jakoś baba siedziała na ogrodzie i to usłyszała. No i ta baba padła, że to komunista, nie? I on powiedział, Rumek, nie? Że to jest komunista, a baba mu się odzywa, a to pieroński komunista. Także no taką chyba śmieszna sytuacja była. Ja już jest przy Grubie Jankowice. Ja tu już był. Dzisiaj. Teraz wracam już główną drogą. Ja już przejeżdżą przez Świerklany w kierunku Muszanej, gdzie kościół w Świerklanach, tanksztela, gdzie też był na jednej tanksztelli tam w Gotartowicach, to tanksztela taki fitulitem geszeft, jak to się go do. Kola, że tam kupił, bo sam się tak pić chciało, że kurde, nie szło. A już jak ja niedaleko po Umi. Także pomału się nam kończy ta rajza. Zawsze rajzy tutaj się kończyły w Gogołowej, ale już tak nie będzie. No i prędzej będzie właśnie w Połumi się kończyć. To nasze realizowanie. Tam przy cmentarzu jest dość wielki parking. Zresztą na początku filmu było widać. Także no... Nie ma jeszcze tak tragicznie, nie? Zawsze to jest kurczę trochę jednak lepiej było, jak tam przy chałupie w Gogołowej było. Ale no cóż, chałupa już jest w innych rynkach. Nic na to nie poradzimy. No i już mamy Połomia. I to jest ostatnia miejscowość dzisiaj. Połomi się kończy rajza. Jeszcze jakieś 2 km. I fajran będzie z tym rajzą. Niezależnie od tego, ile mamy kilometrów. Make
myślałem, że koło sety będzie. No ale dzisiaj polegamy ino na Endomundo, bo mój licznik, mój cyferblat coś szwankuje. Nie wiem czemu. W początku było ciężko, kurde, bo jakoś nie umiałem, ja nie wiem, kurde. Siedzisko było twarde, a dołek se ta podkładka żelowo trochę mnie żyć bolała, ale teraz je dobrze już. Już się przyzwyczaiło. Ja, to już ostatni metry tej rajzy. Grzech jest po umi. No i teraz trzeba się przepakować do auta i za jakichś 45 minut już wyda w chałupie. Teraz jest dobra droga, fajny dojazd tu jest. Mimo że sam z nim mamy za bardzo po co tu jechać. Jedynie w takiej rajdy albo na cmentarz i nic więcej. No. To i to moje auto. Chyba społo i coś. Kurde, jakby nie społo, to by było niezłe. Ja, genau wizytą na cmentarzu kończymy dzisiejszą rajza. Nie wiem, wiele kilometrów jest, ale kurde, już jest 11 prawie w nocy. Godzina mamy spóźnienio, nie skoro trochę my przyjechali, ale myślę, że jeszcze jutro idę dopiero na trzecie zmiana, także tragedii nie ma. Ja już jest wszystko zapakowane. No i co? No i żegnamy się. 15 lipca. GPS signal lost. Dobra. 15 lipca 2018. Właśnie, że siedmiu do auta. Ja tu mam data jakoś, nie wiem skąd. Załadowane już wszystko. No to co? No to hop, nie? To jademy.